Nazywam te studia przyspieszonym kursem dojrzewania. Zobacz, zaraz to spróbujemy. Super. Coś tam może jednak. Ślepa jestem, sorry. Zagłębiamy się w psychologię ludzi, którzy przeżyli w życiu coś więcej, coś innego niż to, co spotyka nas na co dzień. Tak mi się wydaje, że to jest takie szybsze, prawda, jak gra się Hamleta, Macbetha, czy jak się morduje, to jednak się gdzieś zagłębia w tą swoją psychikę inaczej niż na przykład student, nie wiem, inżynierii. Właśnie wróciliśmy z Łodzi, z festiwalu. Coroczny, cykliczny festiwal szkół teatralnych polskich. Ideą tego festiwalu jest właśnie pokazanie jakiegoś dorobku artystycznego poszczególnych uczelni. No i przyjeżdżają na ten festiwal dyrektorzy z różnych teatrów, z różnych miejsc Polski. Ewentualnie to można dostać etat gdzieś, albo angaż, albo nawiązać jakiś kontakt czy współpracę. Jakoś nigdy nie miałem tremy, właśnie co było dla mnie zadziwiające. Jeżeli miałem, to działała na mnie mobilizująco, chociaż po doświadczeniu w Łodzi, jak się okazało, że mamy grać przed jakąś komisją, która będzie nas oceniać, to jest wiadomo, gust tylko kilku ludzi, którzy potwierdzą w jakiś sposób, czy to ma jakąś wartość artystyczną, czy nie. Nagle wszyscy dostali tej tremy i nie każdy sobie z nią poradził. Normalnie, tak jak w każdej szkole, no, kończysz prawo i szukasz pracy, prawda? Tak samo jest tutaj, no, do napisania pracę magisterską, którą już zacząłem, planuję to zrobić jak najszybciej. Śpiewałam sobie, bo gramy dzisiaj Koty w Rotundzie. Zresztą zapraszamy bardzo, to jest nasz egzamin z drugiego roku. Są różne dni, różne okresy, różne przedmioty, pewne rzeczy idą łatwiej, pewne trudniej. Ja na przykład przed szkołą nie znosiłam tańczyć, a teraz po prostu kocham i uwalnia mnie to. Wiadomo, że gdzieś tam jako dzieciak się chodziło na jakieś różne kółka teatralne i tak dalej. Ale tak naprawdę, żeby wiedzieć, że chcę to robić tak serio, to było jak byłam w trzeciej liceum i trafiłam do studio teatralnego w Warszawie. Miałam rok przerwy, to zaczęłam SGH. Przygotowywałam się do szkoły, ale nawet nie podeszłam do pierwszej sesji, bo gdzieś tam poczułam po prostu, że to nie jest moje. No, różnie to bywa. Już jest sala gimnastyczna jeszcze wyżej, czy? Niżej. Jak pan idzie z lodu, to prosto i później na lewo. Śpiewają się, żartują, śmieją się, czasami się wykupiają. Tak, w miarę grzecznie, tak. No tak, jak na przykład jest zerwana nocka przez próby, no to tutaj sobie leżymy na przykład. No jak na początku tutaj pojawiłem się, to kojarzył mi się z Hogwartem, w sensie z Harry'ego Pottera, szkoła magii, nie wiedziałem gdzie co jest, jakie korytarze, gdzie są sale i mi się tak skojarzyło, no i do dzisiaj to mi się trzyma. Zajęcia wyglądają jak warsztaty, a nie jak zajęcia ze szkoły i to jest chyba najlepsze w tym wszystkim. Każdego trzyma i to jest jakby tak fajne, że mimo to jesteśmy grupą i to czuć. Jest ta rywalizacja no, gdzieś tam jeszcze głęboko, ale póki co jesteśmy razem, no i czuć to. Nie wyobrażam sobie nic innego, co bym mógł robić, no niestety, albo stety. I za każdym razem po semestrze wszystko jest oceniane i pedagodzy patrzą, czy się rozwijasz, czy się nie rozwijasz, a zresztą to też trudno ocenić, czy się rozwijasz, czy nie rozwijasz, bo to też jest proces. Ale po sobie oceniam, że tak, trzeba cały czas pracować. Zmienia się człowiek po części trochę, no naprawdę, otwiera się bardziej. Zaczyna się widzieć więcej rzeczy, zaczyna się zastanawiać nad tym, dlaczego widzę te rzeczy, dlaczego tak czuję, a nie inaczej, no to naprawdę, to jest na wielu poziomach się otwiera. Chcę się skupić na procesie i rozwoju, a potem zobaczymy. Na pewno ktoś mnie usłyszy. Początkowo były takie zabawy w kółku teatralnym, ale jednak cały czas szłam w tym kierunku. Pierwszy rok po maturze byłam w szkole prywatnej w Warszawie. To była szkoła, która po prostu uczyła własnym tokiem i po niej tam się miało dyplom jakiś tam aktorski. Myślę, że ten rok też mi dużo dał, jeśli chodzi o taki rozwój mnie samej jako osoby, rozwój emocjonalny. Też wiedziałam, co mnie czeka na egzaminach, więc byłam mniej zestresowana. Dzień dobry. Ten egzamin, kiedy się dostałam, wspominam bardzo dobrze. Czułam, że to jest moje miejsce. Ja akurat nie miałam jakichś takich bardzo abstrakcyjnych zadań w stylu zagrać błyskawicę albo chmurę. Albo budyń. Albo budyń.
to się nie zdarza chyba tak często, tak naprawdę. To są raczej opowieści, które chodzą i wszyscy myślą, że to dostaną, a to się po prostu zdarzyło parę razy i się o tym mówiło dużo. Czyli to były po prostu zadania na tekstach albo na piosenkach, jakieś zakonnice, rockmenki. Mieszkam w akademiku. No tak, to jest super opcja, bo tam też czasem mamy zajęcia. Poza tym są sale, więc często po zajęciach bierzemy sobie tam salę na miejscu ze znajomymi i ćwiczymy po prostu. Ostatnio zaczęliśmy się spotykać w soboty wieczorami. O ile pan portier się zgodzi, to tak do północy możemy tam sobie siedzieć i właśnie robimy improwizacje, robimy sami sobie ćwiczenia, jakby dodatkowo to, czego nam brakuje, albo co było w pierwszym semestrze, a teraz już tego nie ma, bo poszliśmy dalej. Jest nawet jedna sala, gdzie można być całą noc, więc ostatnio akurat właśnie w tę sobotę tam byliśmy całą noc i sobie różne rzeczy robiliśmy. Testy nie wchodzą w grę, sobie w ogóle nie wyobrażam pisać pracę magisterską po tych 4 latach po prostu zabawy, skakania. Mamy jeden przedmiot taki typowo teoretyczny. Na pierwszym roku ja mam akurat Teatr Polski, na drugim będę miała powszechny, nie ma kartkówek. Jest tutaj zbiór takich indywidualności, że czasem jest się trudno dogadać jednak i to jest ogromna sztuka i trzeba nad tym pracować, a jeśli ktoś tego nie załapie na początku, to czasem może krzywdzić grupę tym, że nie przyjdzie na zajęcia, nie przyjdzie na próbę i to już jest wtedy problem. Porusza się bardzo czasem ciężkie tematy, czasem pracuje się na jakichś swoich przeżyciach bardzo osobistych, więc to jest na pewno trudne. No jest wiele ćwiczeń, które otwierają. Można się faktycznie dokopywać do jakiegoś tam zakamarków swojego wnętrza i nad tym pracować. To jest niebezpieczny zawód w ogóle, bo jednak można sobie zrobić krzywdę w jakiś sposób. Jak się pracuje na jakichś swoich traumach, no to jest po prostu niebezpieczne dla naszej psychiki. Natomiast jak ma się dobrych pedagogów, a my tu mamy dobrych pedagogów, to oni tak nas kierują i tłumaczą, czego nie robić, że raczej chodzi o to, żeby wypracować pamięć emocjonalną, a nie opierać się cały czas właśnie na tych traumach, ciężkich swoich przeżyciach z życia, bo jednak rozpamiętywanie, rozdrapywanie tego jest na pewno i bolesne, no i niebezpieczne. No i kiedy się zaczęła moja przygoda? Dawno temu. Możesz? Tak, super. Tutaj w Krakowie nie było łatwo. Ja właściwie nie miałem złudzeń po egzaminach. Byłem pewien, że się nie dostanę. No ale jak widać zaskoczyli mnie. Po prostu mnie podpuszczali. Sprawdzali moją psychikę też przede wszystkim. Najwyraźniej się nie dałem. A właściwie czepiali się czego tylko się da na egzaminach. Włącznie z oddechem i ze wzrokiem. Że patrzę nie tam, gdzie powinienem. Stres był, ale przekułem go raczej na pewność siebie. No, Warszawa, finał w Warszawie to są tygodniowe właściwie spotkania codzienne. Tutaj to wygląda tak, że to jest jedno spotkanie. Trochę na czym innym się skupiają te szkoły. Trochę inne priorytety. Mam wrażenie, że tutaj w Krakowie bardziej mnie właśnie przemaglowali pod względem też wytrwałości i takiej pewności tego, co tak naprawdę robię na tej scenie. I nawet jeśli robię z siebie, że nie chciałbym powiedzieć głupka, ale dosyć takiego swobodnie podchodzącego człowieka, to, że idę w to na 100%. Na zasadzie, jeśli coś wykonuję, co nie jest może najmądrzejsze nawet na scenie, to robię to na 100% i nie wątpię w to, co robię. Imprez jest sporo. To fakt. Po fuksówce to była taka impreza duża, szkolna. Fuksówka to jest taki chrzest, można to powiedzieć, pierwszaków. U nas, w naszym przypadku, trwała 2 tygodnie. Przez 2 tygodnie byliśmy przetrzymywani nocami, staliśmy na baczność, wykonywaliśmy różne ćwiczenia. Tak, właśnie w tej szkole, znaczy nie do końca w tym budynku, ale... No i w trakcie były różne jakieś tam zabawy, imprezy, przeróżne rzeczy się działy. No, to właśnie po fuksówce była taka jedna wielka impreza całej szkoły. A później już tak raczej w mniejszych jakichś gronach się coś organizuje. A fuksówka dlatego, że ma się fuksa, jak się to przeżyje? Ma się fuksa, że się dostało do tej szkoły.